Na zero z tyłu, na zero z przodu. Jak krótko można podsumować ten sparing? W sumie już pan to zrobił, bo założenie mieliśmy przed meczem, żeby nie stracić bramki. Po tych trzech sparingach, w których w każdym traciliśmy bramki, to dzisiaj staraliśmy się, wyszliśmy z takim założeniem, żeby bramki nie stracić. To nam się udało, natomiast no gdzieś tam były sytuacje ku temu, żeby to strzelić, bardzo aktywny, szczególnie w pierwszej połowie był Łukasz Bawuł, który oddał kilka strzałów, no widać, że chłopak ma to uderzenie i korzysta z tego. Natomiast też były oczywiście sytuacje, gdzie przeciwnik, szczególnie ta druga połowa, miał swoje sytuacje, udało nam się wybronić i no co, myślę, że na pewno z plusem jest to, że nie straciliśmy bramki, udało się obronić i to na pewno jest jakiś materiał do analizy na przed kolejnymi meczami. W tej defensywie dosyć solidnie pomógł, jeszcze nie można powiedzieć, czy nowy nabytek, ale testowany zawodnik Jerzy Barca. No myślę, że tak. Myślę, że było widać, że ten zawodnik w swojej wcześniejszej przygodzie z piłką miał kilka klubów na wyższym poziomie, bo widać u niego granie, widać u niego taką mądrość w grze i przede wszystkim bardzo dobrze się ustawia i mimo, że po czesku to dyryguje tym zespołem i to na pewno też był taki właśnie jeden z punktów, dlaczego było zero z tyłu. Zobaczymy, jak się rozwiąże sytuacja z jego transferem. No, myślę, że wszyscy, którzy byli na meczu, widzieli, że tego chłopaka warto tutaj sprowadzić. Trener chciałby tego zawodnika, a teraz jeszcze pytanie, jako do legendy Odry Wodzisław, był jakiś sentyment, bo rywalizacja z Odrą Wodzisław to jednak są wspomnienia. No na pewno, no myślę, że jeszcze jakiś czas temu grałem w tych koszulkach, których dzisiaj chłopcy wybiegli i na pewno zawsze, kiedy gram z Odrą Wodzisław, no to są te miłe wspomnienia, bo to jest 20 ponad lat mojego życia, gdzie grałem w Odrze Wodzisław od trzeciej ligi poprzez drugą do pierwszej, teraz to się nazywa Ekstraklasa, no tych meczy troszkę dla Odry zagrałem i na pewno jest to taki przyjemny zawsze moment dla mnie, bo grałem przeciwko Odrze jako trener Skry w meczach mistrzowskich, teraz dzisiaj sparing, na pewno jest to fajna rzecz, zawsze miło wspominam klub Wodzisławia i myślę, że kiedyś będę w tym klubie pracował. I jeszcze powiedzmy o najbliższych dniach Unii Racibórz, sparingi, treningi. No, przyszły tydzień, tak jak zawsze, spotykamy się w poniedziałek na analizie wideo i mamy siłownię odnowę. Wtorek się zatrenujemy tutaj, czwartek mamy wolny, w piątek trening stałe fragmenty gry, no i mamy jeszcze jeden mecz kontrolny z Rowem Rybnik w sobotę i myślę, że jeszcze przed ligą będziemy chcieli zagrać jakiś sparing, może we wtorek, tylko musiałoby nas być troszeczkę więcej, bo w tym upale nie ma sensu grać 103 dni tymi samymi ludźmi, bo to jest dla nich za duże obciążenie. Gdyby nas było 20, no to moglibyśmy grać po 45 minut i nie było problemu, bo gra zawsze jest najlepszym treningiem, natomiast no, na ten moment musimy dbać o to, żeby chłopcy przygotowali się dobrze do sezonu, a żeby nie byli, że tak powiem, kolokwialnie zajechani.